prawie 2 miliardy złotych. Tak, to prawie 2 miliardy złotych już dzisiaj tracimy tylko dlatego, że Polska nie wykonuje wyroków TSUE. To jest taka wiadomość na dziś, ale przecież pieniądze, które tracimy, to nie jest tylko kwestia doraźnych strat, które ponosimy każdego dnia. To jest kwestia długofalowych Decyzji, które podejmuje rząd prawa i sprawiedliwości w swoich stosunkach z Europą i w swoich stosunkach wewnętrznych, które powodują, że Polska coraz bardziej znajduje się na marginesie Unii Europejskiej i coraz bardziej oddala się od nas perspektywa naprawdę dużych pieniędzy. Naprawdę dużych pieniędzy, które tracimy tylko i wyłącznie z jednego powodu. Tracimy te pieniądze dlatego, że Jarosław Kaczyński swoją suwerenną, osobistą decyzją postanowił urządzić Polskę w taki sposób, który się jemu podoba. I problem, który mamy, polega na tym, że niezależnie od tego, jak oceniamy pomysł na polskę Jarosława Kaczyńskiego, czy nam się ten pomysł budowania tak naprawdę kraju, który przed pierwszą wojną światową już byłby według modelu Jarosława Kaczyńskiego archaiczny, to co dopiero mówić, jaki jest w trakcie trwania III wojny światowej, kiedy powtórzę, przed pierwszą wojną światową poglądy, które głosi Jarosław Kaczyński już uchodziły za poglądy mocno przestarzałe. Ale nawet jeżeli uznamy, że on ma do tych poglądów prawo, bo oczywiście ma i że taka wizja Polski jest wizją ciekawą, to musimy zdać sobie sprawę, że Europa dzisiaj na taką wizję kraju się nie godzi. Mówiąc krótko, nie godzi się na wizję dyktatury. W której interes jednego człowieka i jego sposób uprawiania władzy jest absolutnie pierwotny w państwie, bo wobec wszystkich potrzeb obywateli, wobec prawa tych obywateli, wobec. Jakichkolwiek rzeczy, które mają istotne znaczenie z punktu widzenia interesów narodowych, te wszystkie sprawy mają mniejsze znaczenie ponad to, że Jarosław Kaczyński chce za wszelką cenę utrzymać władzę. I nie liczy się stabilność finansów publicznych, bo kiedy na jednej szali jest postawiona władza Kaczyńskiego i nasze polskie finanse. To się nie liczą polskie finanse. Liczy się to, że trzeba tu i teraz wydać dużo pieniędzy, bo to być może pomoże Jarosławowi Kaczyńskiemu utrzymać się przy władzy. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Sprawa praworządności, o którą rozbijamy się dzisiaj w naszych stosunkach z Europą, to znowu sprawa, która nie dotyczy żadnych integralnych interesów państwa polskiego. Ona dotyczy, mówiąc krótko, tego, czy w Polsce sędziowie będą niezawiśli, czy będą musieli się orientować na władzę polityczną. I nie chodzi tutaj o jakieś jednostkowe przypadki, które mogą się zdarzyć w każdym systemie, przy każdej partii politycznej, systemy, w której ktoś nadużywa władzy, w której mamy do czynienia też z jakąś czy to korupcją, czy źle funkcjonującym wymiarem sprawiedliwości. Takie rzeczy, powtórzę, zdarzają się w różnej skali w każdym demokratycznym państwie. Natomiast to, co proponuje w Polsce Jarosław Kaczyński, to strukturalne, strukturalne pozbawienie wymiaru sprawiedliwości, poczucia niezależności od władzy politycznej. I na to nie godzi się Unia Europejska. Tu nie chodzi o polskie granice, tu nie chodzi o polskie wartości, o polski język, o polski produkt gospodarczy. O żadne polskie interesy tutaj nie chodzi. W tym sporze chodzi wyłącznie o polityczne interesy Jarosława Kaczyńskiego i jego ekipy, bo to oczywiście nie dotyczy tylko jednej osoby. I dzisiaj musi przed nami, jako przed opozycją, stać pytanie, jak długo będziemy na to pozwalać. Ja przed chwilą w kuluarach Senatu, w których teraz jestem, zostałem zapytany. W kontekście tej sprawy, w kontekście tracenia ogromnych pieniędzy przez Polskę, zostałem zapytany, no ale panie marszałku, a przecież oni sobie wyraźnie z tego nic nie robią, oni, czyli prawo i sprawiedliwość. No tak, to jest właśnie dla nas, dla opozycji, dramatyczne wyzwanie. Oni sobie z tego kompletnie nic nie robią, że przegrywają polską szansę, przegrywają naszą przyszłość, przegrywają nasze pieniądze. Dlatego uważam, że jako opozycja powinniśmy spróbować odebrać im władzę. Bo pamiętajcie Państwo, mój apel o to, byśmy jako opozycja chociaż raz spróbowali obalić Mateusza Morawieckiego. Opiera się nie tylko o moim przekonaniu, że nowy rząd bardzo szybko rozwiązałby te podstawowe polskie problemy, jakim dzisiaj jest choćby stabilność naszej złotówki. My musimy dzisiaj coraz więcej płacić za polskie obligacje, bo one muszą być coraz droższe, coraz być wyżej oprocentowane. To się odbija na każdym z nas. A to Stabilność polskiej waluty, stabilność polskich finansów jest bezpośrednio związana z naszą wojną niepotrzebną z Unią Europejską. Nowy rząd jest choćby po to potrzebny, ale on jest potrzebny także po to, proszę Państwa, byśmy mogli w sposób wolny i demokratyczny dość szybko wybrać sobie następny parlament. Ja twierdzę, że jeżeli Jarosław Kaczyński mówi dzisiaj, że on sobie chce zbudować 100 tysięczną armię do ochrony wyborów, to ja jestem przekonany, że Jarosław Kaczyński w 8 roku swojego rządzenia Polską, kiedy ma pod kontrolą prokuraturę, wojsko, policję, służby specjalne, telewizję publiczną, Państwową Komisję Wyborczą i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej, że on się w takich sytuacjach obawia, że ktoś jemu te wybory ukradnie. Nie obawia się, proszę Państwa, tego. No to pytanie, po co, po co robi armię ochrony wyborów? Bo to proszę państwa, że Jarosław Kaczyński wie i chciałbym, żebyście wy również o tym się dowiedzieli. W Polsce sfałszować wyborów się praktycznie nie da. Natomiast niestety można te wybory unieważnić, jeżeli się nie będziemy zgadzali z ich werdyktem. I teraz ja chcę państwu dać do zastanowienia. Otóż w bardzo stabilnym kraju, jakim jest Ameryka, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, mówiąc precyzyjnie, Donald Trump i duża część partii republikańskiej nie chciała uznać wyniku wyborów. Stany Zjednoczone przeżyły atak kolesi przebranych za bizonów na kapitol i przeżyły próbę de facto zamachu stanu. Od takiego zamachu stanu Amerykę tak naprawdę uchronił jeden człowiek, wiceprezydent Mike Pence, który powiedział Donaldowi Trumpowi w pewnym momencie: Nie, nie możemy się posunąć za daleko. Te wybory muszą być uznane. Odpowiedzcie sobie Państwo na pytanie, ilu jest Majków Pensów w Prawie i Sprawiedliwości? Ilu jest ludzi, którzy w Prawie i Sprawiedliwości, kiedy w noc wyborczą zobaczą słupki, że tracą władzę, a Jarosław Kaczyński powie, to w takim razie nie uznamy wyników wyborczych, wyborów. W całym kraju robimy dym, żeby nie powiedzieć brzydziej. Po to, by Sąd Najwyższy później mógł stwierdzić, no nie wiemy do końca, kto miał rację, więc musimy niestety wybory powtórzyć. I kto wtedy w Prawie i Sprawiedliwości będzie Majkiem pensem? Kto powie Jarosławowi Kaczyńskiemu nie? Obawiam się, że nikt taki się nie znajdzie. I także dlatego, proszę Państwa, żeby Kaczyński nie mógł w Polsce przeprowadzić operacji nieuznania wyborów Trzeba doprowadzić do głosowania nad wotum nieufności przed wyborami i zabrać mu władzę przed wyborami. Ponieważ nieuznanie głosowania w Sejmie jest nieporównanie trudniejsze do wykonania. Ono oznacza, że w jednej sekundzie cały świat się dowiaduje, że mamy w Polsce dyktaturę. Bo jeżeli Sejm zagłosował za jakimś kandydatem na premiera, a ten premier jest wybrany, a oni coś zaczynają z tym kuglować, to to wymaga po prostu wprowadzenia realnego zamachu stanu. No i to jest. Praktycznie niemożliwe w Polsce. Natomiast to ten scenariusz, o którym mówiłem, że w noc wyborczą ludzie PiSu, Radia Maryja, i tych wszystkich tych zaczną po całym kraju mówić, że wybory zostały sfałszowane, taki scenariusz jest, obawiam się, bardzo możliwy. I wtedy Sąd Najwyższy się zbiera, mówi, że nie wiemy do końca, to były takie, to takie, to lepiej wybory powtórzyć. To na pewno nie wywoła tak jednoznacznej reakcji Zachodu, jakby wywołała, wywołałby zamach na parlament. Tak więc, proszę Państwa, naprawdę, jeszcze raz powtarzam, nigdy nie jest za późno, by odwołać Prawo i Sprawiedliwość, ale moralną odpowiedzialność za to, co PiS w ciągu najbliższego roku będzie robił z Polską, będzie ponosić nie tylko PiS, będą ponosić również ci, którzy nie podejmą próby zablokowania PiSowi niszczenia polskiego dobrobytu, polskiej przyszłości i polskiej demokracji. Dziękuję Państwu bardzo.